Podcast Ośrodka Studiów Wschodnich wita państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Od kilku miesięcy trwa wojna w strefie Gazy, która wciąż wydaje się daleka od zakończenia. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zajął się sprawą potencjalnych zbrodni wojennych Izraela. Pojawiają się też pytania o ewentualną eskalację konfliktu Izraela z Libanem i o tym wszystkim będę dziś rozmawiał z analitykiem OSW specjalizującym się w tematyce izraelskiej Markiem Matusiakiem. Dzień, Dzień dobry, Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w Strefie Gazy? Bo mam wrażenie, że trochę straciliśmy to w Polsce z pola widzenia. Obserwowaliśmy z bliska te kolejne etapy izraelskich działań wojennych w Strefie Gazy jeszcze w październiku, w listopadzie. Natomiast w tej chwili myślę, że mamy już trochę problem z odtworzeniem, co się w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach wydarzyło. To, że kwestia Gazy, wojny w Gazie z, nie jest już w, w centrum uwagi polskich mediów, nie znaczy, że, że tam się nic nie dzieje. Przeciwnie, ta wojna w dalszym ciągu trwa i wydaje się rzeczywiście bardzo daleka od zakończenia. W każdym razie no, nie, nie płyną do nas żadne sygnały, które wskazywałyby na to, że ona może się jakoś szybko zakończyć. Um, Izrael po prostu jakby zmienia strefę w ramach, stref, w ramach Strefy Gazy w w której, w której koncentruje swoje, swój wysiłek wojskowy. W pierwszej fazie to była raczej północna jej część, czyli miasto Gaza i to otoczenie miasta Gaza. Teraz działania koncentrują się raczej, raczej na południu dookoła miasta, miasta Han Yunus, ale to nie znaczy, że na północy jest już spokojnie, wręcz przeciwnie, tam walki w dalszym ciągu trwają, w dalszym ciągu Izrael prowadzi tam naloty bombowe. Trzeba zaznaczyć, że z taką to bardzo szczegółową rekonstrukcją tego, co w gazie się dzieje, mamy pewien problem. Związany z tym, że po prostu dostęp do informacji jest utrudniony. Mamy z jednej strony izraelskie komunikaty oficjalne, natomiast jeżeli chodzi o na przykład obecność mediów tam, no to ona jest bardzo, bardzo ograniczona. Ze strony izraelskiej mogą tam w strefie gazy pojawić się dziennikarze, którzy są jakby no, prowadzeni przez izraelskie siły zbrojne, nie mają możliwości niezależnej działalności. Z drugiej strony są lokalni dziennikarze, z których bardzo wielu, już kilkadziesiąt osób już zginęło w wyniku działań wojennych. Jeżeli chodzi oczywiście o obecność mediów międzynarodowych, to ona także ze względu po prostu na Zagrożenie, stopień zagrożenia jest bardzo ograniczona, więc jesteśmy skazani siłą rzeczy na informacje, które są fragmentaryczne. Natomiast, tak jak mówię, te działania trwają, są dalekie od zakończenia. Widzimy bardzo duży poziom strat, które one wywołują i w, jakby w infrastrukturze materialnej jeżeli chodzi o, o ofiary w ludziach, oficjalne dane przedstawiane przez struktury palestyńskie, mówią o, o 26 tysiącach osób, które już zginęły. Myślę, że te dane są Niewiarygodny, natomiast oczywiście nie wiemy, jaki odsetek spośród tej grupy stanowili bojownicy, jak i osoby cywilne, natomiast no, należy zakładać, że osób cywilnych jest tutaj zdecydowana, zdecydowana większość. Czy ta intensywność konfliktu w jakiś sposób spadła od? Tych czasów, które pamiętamy, początek października, później listopad, kiedy zwłaszcza te bombardowania strefy gazy były bardzo, bardzo intensywne, czy też utrzymuje się to na dosyć podobnym poziomie? Wydaje się, że ona troszkę spadła, to znaczy metody prowadzenia działań wojennych przez Izrael troszkę się zmieniły. W dalszym ciągu powtarzają się naloty, natomiast teraz w większym stopniu są tu działania jednak jednostek, jednostek lądowych. Zauważamy też, co jest pewną różnicą w stosunku do tej pierwszej fazy konfliktu: bardzo duże takie intencjonalne wyburzenia prowadzone przez, przez izraelskie siły zbrojne. To znaczy, bardzo dużo napływa, bardzo dużo widzimy nagrań robionych przez samych żołnierzy izraelskich, którzy. Już nie w warunkach walk, nie w warunkach, nie w warunkach starcia z Hamasem, tylko na oczyszczonym już terenie, zaminowują w bardzo taki konsekwentny sposób budynki mieszkalne, czasami obiekty użyteczności publicznej, potem dokonują ich spektakularnych eksplozji. Można domniemywać, że to jest związane z taką intencją Izraela utworzenia pewnej strefy buforowej oddzielającej no, terytorium Izraela od strefy gazy. I <laughs> I, I rzeczywiście te, ten zamiar zadeklarowany jest, jest, jest realizowany na, na, na ogromną skalę. Jak popatrzy się na, na zdjęcia satelitarne, na przykład Guardian teraz opublikował dosłownie dziś lub wczoraj takie bardzo duże dochodzenie oparte na zdjęciach satelitarnych, no to widać, że poziom tych zniszczeń materialnych jest naprawdę, jest naprawdę ogromny. Mówi się o 50-60% budynków wszystkich w strefie gazy, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku. Ku działań, działań wojennych, także no, to jest też rzeczywistość, z którą mamy, mamy do czynienia. Mówisz o jakimś zarysie strefy buforowej. Czy to jest tak, że w planach Izraela pojawił się już jakiś pomysł na zakończenie tego obecnego konfliktu? Czy może jest jakaś rozmowa o, o rozwiązaniu dwupaństwowym, które podnoszą bardzo intensywnie Amerykanie? Czy też jest? Trochę tak, jak to było w pierwszej części tego konfliktu i o czym zresztą często rozmawialiśmy, że tego planu na zakończenie tej wojny de facto nie ma poza takim ogólnym sloganem, że trzeba pokonać Hamas, zakończyć problem Hamasu. Jak wygląda stan wewnętrznej debaty w ramach izraelskiego kierownictwa? Tego oczywiście nie wiemy i się nie dowiemy. Publicznie Izrael nie chce sobie wiązać rąk żadnymi deklaracjami, raczej jakby od tych deklaracji uciecha i mówi, że tym, co będzie na następny dzień po zakończeniu działań wojennych, będziemy się zajmować na następny dzień po zakończeniu działań wojennych. W samym Izraelu oczywiście trwa publiczna debata też na temat tego, co z tą strefą gazy zrobić. Jest bardzo taka głośna i, i zdeterminowana frakcja skrajnej prawicy religijno-narodowej, która już właściwie tworzy konkretne plany zasiedlenia strefy gazy ludnością żydowską po zakończeniu działań wojennych. To nie jest większość izraelskiego społeczeństwa, ale no nie jest to też taki zupełny margines. Jest to grupa, która jest Konsolidowana, zdeterminowana, ma swoją reprezentację polityczną, ma swoją reprezentację w obecnym rządzie. To nie są ludzie, którzy jakby jedno, jednostronnie będą o czymkolwiek decydować, natomiast z pewnością nie można ich nazwać też zupełnym, zupełnym marginesem. Natomiast no, co do innych pomysłów, to, to, to w dalszym ciągu mamy tutaj pewną, pewną niejasność. Myślę, że tym, co możemy spokojnie założyć w odniesieniu do jakiegokolwiek kształtu no, tego porządku powojennego, jest to, że Izrael. Będzie chciał zapewnić sobie możliwość ingerencji w strefie gazy właściwie w dowolnym, w dowolnym momencie. To znaczy myślę, że ta obawa Izraelczyków o to, że jest to terytorium, z którego może wyjść jakieś zagrożenie, jakiś atak, będzie absolutnie determinować kształt powojennego porządku w Gazie Izraelczycy na pewno zapewnią sobie możliwość ingerowania właściwie ad hoc. To może być związane ze stałą obecnością wojskową tam nie musi, ale to na pewno będzie, będzie dla nich priorytet. Myślę, że też to, że to co mówi premier Netanyahu o tym, że on nie dopuści powrotu struktur autonomii palestyńskiej do strefy Gazy, myślę, że to też można uznać za pewnik. On nie reprezentuje mówiąc to tylko swojego własnego indywidualnego stanowiska, tylko myślę, że Stanowisko przynajmniej całej izraelskiej prawicy, a myślę, że może i niekoniecznie tylko prawicy. Natomiast co dokładnie się w strefie gazy wydarzy, tego rzeczywiście nie wiemy i myślę, że też nie należy oczekiwać, że te działania szybko się skończą, bo nawet jeżeli one się skończą na wielką skalę, to myślę, że na jakiś taki konflikt o niskiej intensywności w dalszym ciągu będzie, będzie tam trwał. Też choćby ze względu na skalę zniszczeń, wyobrażenie sobie jakiegokolwiek powrotu do status quo to jest po prostu niemożliwe. To znaczy, jak się popatrzy na, na to, jak bardzo um, zniszczona jest strefa gazy w tej chwili, gdzie to nie są jakby ucierpiały, czy Intencjonalnie zostały zniszczone w wielu wypadkach, nie do końca wiemy dlaczego. Budynki użyteczności publicznej, czyli szkoły, szpitale, urzędy, centra kultury, parki i tak dalej, i tak dalej, obiekty rolnicze, no to po prostu w, no, nie, nie można sobie wyobrazić powrotu ludności cywilnej w takie warunki, a, a odbudowa, ewentualna odbudowa byłaby niezwykle kosztowna, trwałaby bardzo długo. Nie wiadomo, czy Izrael by do niej dopuścił, nie wiadomo, czy znaleźliby się chętni, żeby za nią zapłacić, więc no, to jest też pewien taki element, który trzeba brać pod uwagę. Nasuwa to wiele pytań dotyczących sytuacji humanitarnej w gazie o to za chwilę Cię jeszcze zapytam, ale ponieważ pojawiła się postać premiera Netaniahu, to chciałem dopytać, czy z perspektywy premiera Netaniahu, który z jednej strony jest w tej chwili raczej niepopularny w izraelskim społeczeństwie wygląda na to, że te jego notowania są najniższe od lat, jeżeli nie w ogóle. ale z drugiej strony ma ogromne uprawnienia jako premier w czasach wojny, ma w ogóle polityczny interes, żeby ten konflikt kończyć. Może to jest tak, że z perspektywy premiera Netanyahu, im dłużej trwa wojna w strefie gazy, tym właściwie lepiej, aż do momentu, kiedy skończy się no, pewnie społeczna wola, żeby utrzymywać taki gabinet wojenny i taki stan wojny. Tutaj oczywiście poruszamy się w obszarze spekulacji. Nie wiemy, co myśli premier Netanyahu i jak wyglądają jego kalkulacje polityczne. Natomiast myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Rzeczywiście on jest obciążany odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło 7 października, obciążany jest odpowiedzialnością za to, że nie ma żadnego konkretnego planu odzyskania tych zakładników, którzy wciąż w dalszym ciągu. W w ręku Hamasu pozostają, więc jego popularność, jego partii i innych partii koalicyjnych, które utworzyły rząd na początku 2023 roku jest w tej chwili bardzo, bardzo słaba, i nie ma wątpliwości, że gdyby dziś, jutro za miesiąc odbyły się wybory, to to on by tę władzę z hukiem, z hukiem stracił. No, siłą rzeczy nie ma więc interesu, żeby te wybory się odbyły. No a w Izraelu jest takie oczekiwanie, że jak tylko działania wojenne się zakończą, albo jak tylko stracą na intensywności, no to te wybory odbyć się powinny, więc rzeczywiście jego własny interes polityczny, jego, jego środowiska, innych partii koalicyjnych raczej no, nie, 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 nie jest zgodny z tym, żeby, żeby te działania wojenne się, się zakończyły. Natomiast podkreślam, że to jest raczej spekulacja. Niż fakt, no tego nikt nam otwartym tekstem nie powie. To jeszcze jedno pytanie, na które podejrzewam odpowiedź jest bardzo trudna, to znaczy w jakim stopniu Izraelowi udało się zniszczyć Hamas? Czy widać skutki tej wielkiej operacji, poza oczywiście ogromnymi zniszczeniami w strefie gazy, w postaci zmniejszonej aktywności Hamasu, jakichś informacji o tym, że te struktury faktycznie zostały osłabione, czy też z tego, co jest nam dostępne, póki co niczego podobnego nie widać? Z pewnością one zostały osłabione, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń w strefie gazy, no to siłą rzeczy... Na pewno duża grupa bojowników zginęła i na pewno znaczna część infrastruktury została zniszczona, natomiast myślę, że od takiego ostatecznego pokonania Hamasu, jeżeli to w ogóle jest możliwe, Izrael wciąż jest, jest jeszcze dosyć daleko. Raz na jakiś czas, pomimo tych zniszczeń, pomimo tego, że Hamas został zepchnięty do tej południowej części strefy gazy, w dalszym ciągu zdarzają się takie salwy rakietowe wymierzone w Izrael, które Hamas wciąż jeszcze jest w stanie odpalić. No to pokazuje, że, że to ten moment tej ostatecznej, tego ostatecznego zwycięstwa jest jeszcze bardzo, bardzo daleki. Natomiast znów tutaj no jesteśmy bardzo ograniczeni znikomym dostępem do informacji. Znaczy musimy polegać na deklaracjach Rzecznika Izraelskich Sił Zbrojnych, który nam mówi, że 3 tysiące, 5 tysięcy bojowników Hamasu zostało zlikwidowanych. No to jest jakby informacja, po pierwsze to jest informacja jednej strony, po drugie, no myślę, że to nawet w tym przypadku jest, jeśli uznać, że ona jest ścisła, no to jest to pewien szacunek. Hamas sam nie chwali się, czy nie informuje nas tym, czy ilu bojowników stracił. Natomiast no, tak jak mówię, no, działania wojenne wciąż trwają w strefie gazy i Hamas w dalszym ciągu daje oznaki tego, że, no, że zachowuje pewien potencjał ofensywny w stosunku do Izraela. Jak wygląda sytuacja humanitarna w strefie gazy? Bardzo ważne pytanie, bo pamiętam, że już bezpośrednio po 7 października i po początku tej izraelskiej ofensywy w strefie gazy dużo rozmawialiśmy również w ośrodku studiów wschodnich o tym, jak ta sytuacja humanitarna w gazie wygląda. Już wtedy wyglądała bardzo źle. Jak to jest w tej chwili, czy jakaś pomoc humanitarna jednak do gazy dociera, czy w jakikolwiek sposób te warunki zostały poprawione? I dodatkowe pytanie: czy jest też jakaś migracja ze strefy gazy? Czy ludzie są w stanie stamtąd uciekać i czy uciekają? Zaczynając od tego ostatniego pytania, nie ma migracji na wielką skalę. Tych ponad 2 miliony ludzi, które mieszkały w gazie na początku tej wojny, w większości w dalszym ciągu w gazie pozostaje. Oczywiście istnieje przemyt ludzi do Egiptu. Informacje, na które ja ostatnio trafiłem, sugerują, że 10 tysięcy dolarów ma kosztować bycie przemyconym przez, przez, granicę, przez granicę egipską, więc no siłą rzeczy nieliczni mogą sobie na to, na to pozwolić. Natomiast dla tych ogromnych, ogromnych rzesz e, ludzi jakby zepchniętych na południe granica Eg egipska w dalszym ciągu pozostaje, pozostaje zamknięta. E, sytuacja humanitarna jest bardzo zła. Jakby wszystkie organizacje, m, które tam działają na miejscu agendy ONZ mówią o sytuacji apokaliptycznej, katastroficznej, najgorszą, jaką widzieli, najgorszej, jaką widzieli w historii swojej działalności w ostatnich kilkudziesięciu latach i tak dalej, Jeżeli chodzi o liczby, no to Światowy Program Żywnościowy ONZ mówił o tym, że 50% ludzi w gazie głoduje, a 70-80% nie dojada. Poszlakowe, mamy poszlakowe informacje, czy takie no fragmentaryczne, pokazujące ludzi, którzy pieką chleb z, ze zmielonej karmy dla, dla zwierząt na przykład. Mamy informacje o jakichś astronomicznych cenach produktów żywnościowych w gazie. No to wszystko są fragmentaryczne informacje, ale one występują w tak ogromnym nagromadzeniu, że trudno je zupełnie zignorować i po prostu uznać za anegdotyczne. Myślę, że z nich się jednak o, o wyłania jakiś w miarę prawdziwy obraz, no który rzeczywiście jest, jest fatalny. Więc tak, no jesteśmy w sytuacji, kiedy no trzeba by jakby coraz bardziej stopniować te. te, te te przymiotniki, mówi się o sytuacji katastrofalnej, apokaliptycznej, w którymś momencie kończy się skala. No, oczywiście po, po, polegamy w tym zakresie na, na tym, czego dowiadujemy się od innych, od organizacji międzynarodowych, które tam jakąś obecność w, w tym rejonie mają, natomiast no, one są bardzo, bardzo konsekwentne. Losy ludności cywilnej, również tych ludzi, którzy znaleźli się w budynkach bombardowanych przez Izrael, powodują, że pojawia się wiele oskarżeń o zbrodnie wojenne. Ostatnio te oskarżenia zostały również przedstawione Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Jakbyś mógł rozjaśnić, co tak naprawdę się wydarzyło? Czy to oznacza, że wiemy już, że Izrael popełnił zbrodnie wojenne? Czy jeżeli nie, kiedy możemy się o tym przekonać? Rzeczywiście pod koniec grudnia ubiegłego roku Republika Południowej Afryki złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości tu trzeba rozróżnić. Mamy Międzynarodowy Trybunał Karny, który no, konkretnie zajmuje się zbrodniami wojennymi i w takim indywidualnym wymiarze. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest organem ONZ, który no, raczej rozsądza sprawy między państwami. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z wnioskiem z taką sytuacją, że RPA jako strona konwencji o, o dotyczących. Ludobójstwa, zakazu ludobójstwa, mówiąc w skrócie, jakby zaskarżyła innego sygnatariusza tej, tej konwencji o to, że tę konwencję łamie. W związku z tym nie mamy do czynienia, mamy do czynienia z oskarżeniem jednego państwa przez drugie państwo, to jest jedna ważna rzecz. A po drugie, mamy do czynienia z oskarżeniem nie o zbrodnie wojenne w ogóle, no tylko o tylko bardzo konkretną, konkretną zbrodnię, no taką właśnie wydaje się największą, najgorszą z możliwych, czyli o, o zbrodnie ludobójstwa, Taki wniosek został złożony pod koniec grudnia. Na początku stycznia odbyły się przesłuchania przed MTS-em, gdzie obydwie strony i strona skarżąca i strona broniąca się przedstawiały swoje argumenty i w ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości miał zająć stanowisko w dwóch sprawach. Po pierwsze, w sprawie tego, czy ten wniosek jest, zostanie przyjęty, czy argumenty tej strony skarżącej są na tyle przekonujące, żeby rozpocząć postępowanie, i jeśli taka decyzja zostałaby podjęta, czy jakieś tymczasowe środki zabezpieczające sąd, sąd zarządzi. Pierwsza decyzja była pozytywna dla RPA. W Wniosek został przyjęty, postępowanie zostało uruchomione. Nie należy oczekiwać jego prędkiego zakończenia, to są raczej długie, wieloletnie wręcz, wręcz postępowania i tak też zapewne będzie w tym przypadku. Natomiast co do, co do środków zabezpieczających, tymczasowych środków zabezpieczających, one zostały zarządzone nie do końca w takim kształcie, jak ich, jakiego RPA oczekiwało, to znaczy sąd nie, nie, nie nakazał wstrzymania działań wojennych. Natomiast nakazał Izraelowi rzeczywiście no, upewnienie się, że, że jego siły zbrojne nie dopuszczają się tego, o co, o co Izrael został oskarżony. Nakazał też zapobieganie retoryce o takim ludobójczym wydźwięku i karanie, karanie osób, które się, jej, które się jej dopuszczają. Więc po tym wyroku, właściwie obydwie strony, jak to było do przewidzenia, odtrąbiły sukces. Izrael powiedział, że no, nie, sąd nie nakazał wstrzymania działań wojennych, czyli no, Izrael ma rację. E, no, oczywiście krytycy Izraela stwierdzają, że no, wniosek został dopuszczony w ogóle do dalszego postępowania, czyli argumenty były na tyle przekonujące, że sąd e, no, przynajmniej jako hipotezę założył, że rzeczywiście ludobójstwo może być dokonywane, co samo w sobie już jest e, no, bardzo mocno inkryminujące pod adresem Izraela, no a także e, nakazał Izraelowi prowadzenie wojny w taki sposób, żeby, żeby upewnić się, że to zbrodnia ludobójstwa nie ma, nie ma w Gazie miejsca. To zapytam jeszcze o jedno miejsce potencjalnego, większego konfliktu, bo od jakiegoś czasu patrzymy na Bliski Wschód nie tylko na Strefę Gazy, ale między innymi na pogranicze Izraela i Libanu, tam. Pewnego rodzaju wymiana ognia trwa od wielu tygodni, wielu miesięcy, tak naprawdę, ale powstaje pytanie, czy jakaś większa konfrontacja pomiędzy Izraelem i Libanem jest możliwa? Rzeczywiście trwa ta wymiana ciosów na pograniczu izraelsko-libańskim i w jakimś zakresie też izraelsko-syryjskim, chociaż może bardziej izraelsko-libańskim, tak naprawdę. To jest rzeczywiście taki no, wet za wet. Natomiast ryzyko eskalacji jest. jest Realne, i Izraelczycy bardzo mocno sygnalizują, że ich cierpliwość jest na wyczerpaniu. Prowadzą przygotowania własnej ludności cywilnej. Na wypadek tego, gdyby miało dojść do znaczącej eskalacji no, tych, tych starć izraelsko, między Izraelem a Hezbollahem, minister Galant, wczoraj, o ile się nie mylę, powiedział, że no, jeżeli dojdzie do tej konfrontacji, no to Haifa, duże miasto izraelskie na północy, będzie w trudnym położeniu, ale Beirut będzie w położeniu katastrofalnym. Um, więc myślę, że tych sygnałów, które. Nakazują nam sądzić, że, że do tej eskalacji może dojść jest, jest niestety całkiem sporo. Z pewnością Stany Zjednoczone chciałyby powstrzymać taki scenariusz, natomiast ich możliwość oddziaływania na Izrael nie jest stuprocentowa. Pewna jest, natomiast no, Stany Zjednoczone nie mają, nie mają możliwości nakazania bądź też zakazania Izraelowi czegokolwiek. Izrael się tutaj posługuje swoją własną logiką i swoimi własnymi kalkulacjami. Myślę też, że im dłużej trwa wojna w Gazie, im tak naprawdę. Jest od jakiegoś takiego momentu, który Izrael mógłby uznać za swój tryumf, tym paradoksalnie ryzyko tej konfrontacji na, pół, na północy rośnie, bo myślę, że może rosnąć w Izraelu pokusa do tego, żeby no, wykorzystać to okno możliwości i załatwić jakby dwa problemy za jednym, za jednym zamachem i też trochę odwrócić uwagę i własnej opinii publicznej i, i świata od, od tego, co dzieje, się, co dzieje się w Gazie, gdzie wydaje mi się, że o, o takie jednoznaczne zwycięstwo, które będzie. Będzie można, mówiąc brzydko, sprzedać własnej opinii publicznej i na, na zewnątrz będzie dosyć trudno, więc, więc myślę, że ta pokusa tego, żeby rozszerzyć działania wojenne i właśnie trochę, no tak, wykorzystać, wykorzystać okno możliwości, które się pojawia, będzie, będzie rosła. Tłumaczył Marek Matusiak, analityk ośrodka studiów wschodnich, zajmujący się na co dzień Izraelem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Zesłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.